Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Cześć piksele i voksele, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dark Archon i zapraszam was na kolejne rozpakowanie Pixelboxa, paczki, którą autorzy przesyłają mi co miesiąc, żebym mógł wam pokazać, jak wygląda ich fantastyczna subskrypcja. Nie dostaję za to żadnych pieniążków, same paczki, a zawartość zazwyczaj rozdaję wam na różnych giveawayach, konkursach, livestreamach i tak dalej, więc fajnie dla każdego. Nie tylko dla mnie. Zobaczmy, jak zwykle jest bibułka, a w środku Justice League of America, The Flash Dissected Vinyl Art Figure. No to już jest dziwne. Mamy tu do czynienia z figurką, która pokazuje Flasha z DC Comics w środku, takiego prześwietlonego, tak, rozebranego na czynniki pierwsze i na zewnątrz. To jest bardzo dziwny fetysz. Tak na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dziwnie, znaczy jakość malowania jest jakaś taka niska. Nie wiem, spróbuję go otworzyć. Da się go otworzyć bez rozwalenia tego pudełka, bo ja przyznam, tej figurki nie bardzo chcę. Mógłbym ją komuś oddać. A jak ją zepsuję, to będzie wstyd. Dobra, udało się. Może jej nie zepsuję. No malowanie, znaczy kolory są bardzo fajne i żywe, ale mam wrażenie, że jest jakoś tak nierówno pomalowany, ale może to tylko odblask. Nie jest aż tak źle, dobra, myślałem, że jest gorzej. Tak mi się wydawało, że jest jakiś taki kiepsko pomalowany, ale jest okej, więc mamy tutaj X-Ray. Ale to dziwne. No może są fani czegoś takiego, ja sobie na przykład nie wyobrażam, żebym zbierał tego typu figurki, nie bardzo rozumiem koncept. Znaczy no, w środku wygląda jak człowiek, a co ma wyglądać? Dziwne takie, no ale hej, na pewno są tego fani, więc nie będę krytykował. Po prostu nie jest to zdecydowanie w moim stylu. Jakby rozbierali rzeczy, które nie są humanoidalne, jakieś robociki albo zwierzaki, żeby pokazać coś, co nie wygląda jak zwykły szkielet w środku, to by było może bardziej interesujące. No ale tu jest Flash, tak? Rozebrany na czynniki pierwsze. Okej, w porządeczku. Mamy koszulkę, zawsze jest koszulka. Tym razem... Batman Joker. Okej. Nie podoba mi się, to chyba będzie taki punkt wspólny. Pixelbox Exclusive, Elka, Batman, Joker. Okej. Lećmy dalej. Superman Poncho, here to save you from a rainy day. Czyli takie poncho na deszcz z logo Supermana. Nie będę go otwierał, bo się i tak nie zmieści w kadrze, a jak wygląda, każdy widzi. Superman Poncho, zawartość jedno poncho, stay dry with this hooded poncho. Możemy za to zobaczyć kolor, więc otworzę i zerkniemy tylko na kolor, czy faktycznie jest mniej więcej jak strój Supermana. Jest fajne, połyskliwe, jest takie i ma logo Supermana na środku. Mówię, nie będę go otwierał, bo go potem nie zamknę, a poza tym i tak się nie zmieści w kadrze, bo jest na całe ciało. Jest strasznie super bohaterska paczka. I na samym dole... zbuduj własny Batmobil z Batmana. No to chyba to będę musiał zrobić sam. Nie ma sprawy, zrobię to i zobaczymy, czy będzie taki ładny, czy też nie. Gratulacje Geeku! Pixelbox lipiec 2017, temat DC Comics. No, bardzo konkretny komiks, znaczy temat dla fanów DC, myślę, że nie najgorszy. Dziwny medyczny przypadek, czyli licencjonowana figurka Wonder Woman lub Flash. No to ja mam pecha, bo wolałbym zobaczyć Wonder Woman nago niż Flasha, no niech będzie. Zapasowa peleryna Supermana, czyli peleryna przeciwdeszczowa z logo. Nowy środek transportu, model Batmobila do złożenia, zaraz to zrobimy. Portret naczelnego Śmieszka, czyli ekskluzywna koszulka. Bohater, jakiego potrzebujesz, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie przypinka. Znaczy ogólnie paczka nie jest najgorsza, jeżeli ktoś lubi komiksy. Tylko jakaś taka, wydaje mi się,
pusta. Może to z uwagi na to, że wszystkie przedmioty, które tutaj są, no może oprócz tego poncho, mają jakąś taką konkretną wartość. Nie są jakieś popierdółki typu długopis z logo, tylko faktycznie jakaś figurka, jakieś auto do złożenia, koszulka, więc może to wynika z tego. Więc no, temat średnio dla mnie, bo ja nie jestem ani wielkim fanem komiksów, ani ogólnie DC, bo ja tam akurat to wolę Marvela. No, ale myślę, że mogło być dużo, dużo gorzej. Zostało nam tylko jedno do zrobienia w takim razie. Zbudujmy ten Batmobil. Zobaczymy, ile mi to zajmie, co? Tak jest, skończone. Całkiem fajny ten model. Ma wszystko, nawet takie pierdółkowate detale, jak lusterka wsteczne, jakieś tutaj nietoperze głowy na froncie, skrzydełka z tyłu. Wszystko ma, co powinien mieć Batmobil. Całkiem fajnie się bawiłem, ponad 20 minut mi to chyba zajęło. I jest całkiem, całkiem niezły. Bałem się, że się będzie bardziej rozsypywał, szczerze mówiąc, bo to różnie bywa z tymi modelami. Ale jest całkiem fajny. Ładny, fajna zabawa. Więc hej, chyba najlepsza część tego pudełka, bo sprawiła mi frajdę na 20 minut. To tak więcej niż te wszystkie otwieracze i inne pierdoły, które czasem się trafiają do tych paczek. Więc hej, całkiem spoko. Batmobile.